studiu muzycznej Jedynki witam Kostka i Oriadisa. Kostku, dzień dobry. Witam ciebie, witam słuchaczy, witam panią. Wszystkie panie właściwie tutaj wokoło. Kostek Oriadis, legendarny frontman zespołu Human przede wszystkim i o tym zespole głównie będziemy rozmawiali, ale państwo świetnie pamiętają, a jeśli nie, to przypomnimy. I Wilki, i Baim, i Lady Punk, i Manam, i Papa Dance, i nie wiem, czy jest zespół, który nie współpracował z Kostkiem Oriadisem. No bogata. Jeszcze parę jest, ale to wynikało z czasów, że była taka dostępność do muzyków, a nie inna. Mieszkałem w Warszawie, miałem dobry instrument i jakby było wiadomo, że jeżeli ktoś mnie tam gdzieś poprosi, zaprosi, to będzie zadowolony z tego, co ja mu tam zostawię. To raczej i tu bym kropkę postawił. Ale spotkałeś się z Piotrem Urbankiem, to był początek lat 90. w zespole Lady Punk. Tak. I w pewnym momencie powiedziałeś, zresztą w jednym z wywiadów, mam dosyć bycia sidemanem, chcę zrobić coś swojego. I tak powstał tak. Human. Tak było? Dokładnie tak. No to były te wszystkie zespoły, które wymieniłeś i których nie wymieniłeś, to mniej więcej była jedna dekada. To już byłem zmęczony. Tak, miałem też jakieś swoje wyobrażenie na temat muzyki i tego, co bym chciał zrobić, gdzieś nie mogłem jakby tego zrealizować, więc stąd powstała decyzja, że koniec sidemanstwa, to teraz zrobię coś własnego, coś, co na czym mi zależy, tak? I historia Human rozpoczęła się, można powiedzieć, w 93 roku. Ukazała się płyta Earth i była bardzo burzliwa. Wystąpiliście na kilku festiwalach, była płyta, był wielki hit, później drugi singiel i właściwie 94 rok, zespołu nie ma. Rozwiązałem zespół. Nie chcę oceniać tego faktu, taka była historia, działy się takie, a nie inne rzeczy. Zespół, tylko powiem, że powstał tak gdzieś w 91 roku. Mieliśmy dużo czasu, potrzebowaliśmy, żeby grać próby, w 93 wydaliśmy płytę, no mniej więcej tak to wyglądało. No teraz bardziej bym się skupił na tym, że wracam, jest nowa produkcja. Mam nadzieję, że będzie się podobać słuchaczom i fanom rocka, że ja się o to postaram. I wiesz, co mówisz. I za chwilę o tej nowej produkcji, ale do starych czasów za chwilę też wrócimy. Na razie, tak by przypomnieć, jak brzmiał Human w 1993 roku. Używano różnych przymiotników, że to jest rzeczowników. Żywioł, ogień, po prostu tornado, można powiedzieć. To posłuchajmy Human. To dzięki temu utworowi cała Polska poznała Human. Jakie inspiracje wtedy ci towarzyszyły, Kostku? Mówiło się o Living Color, pamiętam o Red Hot, Chili Peppers. Generalnie to było parę takich zespołów. Nie skupiałem się na jednym. Mogę ci powiedzieć, no słuchałem wtedy dużo i Living Color, i Red Hotów wcześniej. Słuchałem też, znałem przecież AC/DC. No i taki pod AC/DC tutaj zespoły, ten pochód też, wiesz, no wiadomo, że też Bad Brainsów słuchałem. Tego było dużo, Rage Against the Machine, ale gdzieś tam jakby to wszystko mówię o zespołach takich mocno rockowych. Natomiast uważam, że taką cechą specyficzną tej płyty to było moje zamiłowanie do funka i tak tych sekcji, które tutaj nie są czysto rockowe, że one troszkę inaczej pulsują. To taka cecha charakterystyczna tej płyty. A wiesz, a sam utwór polski, to ci powiem tak, mieliśmy tam utwory mieliśmy, zaczęliśmy się porozumiewać z wytwórnią, która mówi, no chętnie wydamy tą płytę, ale potrzebujemy jakiegoś utworu w języku polskim do promocji. I sam pamiętam, jak jechałem wtedy tramwajem przez miasto i po prostu sobie tak śpiewałem i ten riff mi wpadł. Przyszedłem na próbę, mówię, chłopaki, taki riff gramy, to jest proste. Po prostu jak krojenie chleba, dawaj to w ogóle, wiesz, bo to tam nie ma filozofii w tej piosence żadnej. I tak to powstało. Bardzo szybko, powiem ci, że w zasadzie w 2 dni zapiłem numer. Tak jak inne zapinaliśmy 1,5 roku i wybieraliśmy, to ten numer został zapięty w 2 dni. Prosty riff, przypilnowana artykulacja, świetna solówka Maćka Gładysza. I taki i tekst, wiesz, chłopak po prostu bez jakiejś specjalnej lingwistyki, po prostu szczerze śpiewa, co ma w sercu. Ale ty od początku mówiłeś, że muzyka Human ma się bronić właśnie warsztatem instrumentalistów, a nie jakąś ideologią. Nie dorabiałeś nigdy tutaj, że nie, o coś walczycie, nie. Coś tam, że o coś chodzi. Istotą mojego muzykowania jest muzyka. Nie jest bywanie w telewizji, ubieranie się w ciuszki, przypisywanie polityki do tego. Czy muzyka. Czysto skupiam się
Na elementach artystycznych, tak? To jest moja dusza, to jest moje serce. Ja politykiem nie jestem. Nie będę gdzieś tam skakał, że tam coś tam. Innych rzeczy żadnych nie, w ogóle nie wchodzą w rachubę. Czyli jesteś stały w uczuciach, jeśli chodzi o te sprawy. Opowiadaj o tym nowym zespole Human. No nowy... To są inni muzycy już zupełnie. Tak, nowa ekipa. Było podejście do starego składu. Spotkaliśmy się dwu-trzykrotnie. Jakby nie mają chłopcy czasu takiego, którego ja bym wymagał do tego, żeby się przygotować. Pracują w innych zespołach, okej. Okay. Teraz mamy nowy skład, bardzo dynamiczny. Jest dosyć wszystko tak pozapinane na ostatni guzik. Numery w mojej ocenie są mocno przypilnowane. To wszystko będzie miało jakość. Mam zamiar utrzymać też te przymiotniki... Żywioł, wcześniej, ogień, tak, tornado. Dokładnie. Mm-hmm. I funky. No i to będzie, tak. Ta jakby cecha charakterystyczna na tej płycie też będzie w aranżacji i pulsacji sekcji. Na pewno tak. No. Opowiedz też o tej muzyce, bo za chwilę zaprezentujemy Państwu nowe nagranie Human, Blisko Ciebie. Wspomniałeś, poza anteną rozmawialiśmy, że to jest najdelikatniejszy utwór na płycie, czyli będzie ostro, rozumiem. Znaczy, ale melodyjnie. Melodyjnie będzie ostro. Nie będzie to, wiesz, ostro na zasadzie Pantery, tak? Mhm. To dalej będzie jednak w tej kategorii ostro, ale melodyjnie, pulsujące sekcje. Ten utwór po prostu jest najbardziej, bym powiedział, ma domieszkę popu, tak? Wszystkie inne są już czyste, stricto po prostu rockowo-funkowe fusion numery z osadzonymi riffami, to co ja lubię, że wiesz, gitara z basem po prostu unisona, jak jest dobrze to zaaranżowane, dobrze zagrane, to w mojej ocenie nie ma nic fajniejszego, nic bardziej nie ścina trawy przy ziemi, jak coś takiego, wiesz. I to jest dopilnowane, jest dużo tych rzeczy, są różne tempa, są różne estetyki, też jest jeden numer z sekcją dętą. Jest balladka jedna gitarowa, jest balladka jedna fortepianowa. Także tutaj jakby szerokość stylistyczna dalej jest zachowana. Natomiast w porównaniu do pierwszej płyty uważam, że to już jest taka bardziej osadzona. Wiesz, minęło jednak 20 lat, ja jestem 20 lat starszy. Ale i muzyka zmieniła się przez 20 lat. Dokładnie. Dotarły do mnie jakieś zewnętrzne, wiesz... elementy i to, co mogę powiedzieć na ten dzień dzisiejszy, gdzie jakby pracujemy cały czas nad płytą, to bardziej to będzie wszystko takie osadzone, bardziej będzie wbite, tak wiesz, rockowo, funkowo. I z charakterystycznym wokalem oczywiście Kostka Juriadisa. Rozumiem, że dynamit pozostał cały czas. Zresztą to słychać jest nawet do mikrofonu. Dziękuję. Kostek Juriadis, formacja Human. Gramy nową piosenkę Blisko Ciebie. Płyta kiedy? Mam wrażenie, że nie chciałbym być gołosłowny, w związku z tym jakby zwolnij mnie z tej takiej totalnej deklaracji. Ale przed wakacjami dostaniemy? Być może. Słowo być może jest tu kluczowe, ale jeżeli nie, to zaraz po. Czekamy na nowe nagranie. Dziękuję Miło za rozmowę. Dziękuję panu. Kiedy jestem blisko ciebie.